Was, kochane czwóreczki, w Waszym horoskopie na nadchodzący rok numerologiczny. Pamiętajcie, że tendencje ukazane tutaj, one są ogólne, nie muszą się wszystkie wszystkim sprawdzać co do joty. Niemniej jednak jakaś taka tendencja energetyczna na danym poziomie życiowym w kartach na pewno zostanie pokazana. Pewne rzeczy należy wiedzieć po to, żeby je wykorzystać albo ominąć i to jest najważniejsze. Wy będziecie się teraz znajdować w trzecim roku osobistym. To jest bardzo dobry czas do wykorzystania. I właściwie energie powinny sprzyjać we wszystkich aktywnościach. Oczywiście to od nas zależy, co my wykorzystamy, do czego się skłonimy i w którym miejscu nie stworzymy blokad, jak będziemy funkcjonować. Także, no, jeżeli są jakieś trudniejsze rzeczy do pozałatwiania, to myślę, że bardzo dobrze jest je rozpoczynać w tym trzecim roku osobistym. Co prawda dosyć solidna w konstrukcji i czasem nieco kwadratowa czwórka, ona może niezbyt dobrze rozumie się z trzecim rokiem osobistym, który czasem bywa nieco szalony, ale ta świadomość, że pewne rzeczy, które mogą dziać się naraz jednocześnie i w różnych wymiarach, one są dla Waszego dobra i należy w zasadzie podejmować rękawice po to, żeby funkcjonować. Dobrze funkcjonować. Będziecie funkcjonować w ogóle w bardzo wysokich wibracjach, dlatego że tutaj już karta kapłana wprowadza naprawdę wszelkie możliwości i spokoju i harmonizowania tego, co w przeszłości się wydarzyło. Więc jeżeli macie jakieś konflikty, niezałatwione sprawy, niepodsumowane rozmowy, to w bardzo dobry sposób, taki łagodny dla obu stron, można te sprawy pozałatwiać, ale również niesie dużo szybkości, prędkości, bardzo pozytywnych informacji, co również można wykorzystać, bo jeżeli mamy jakieś informacje, coś się dzieje, to możemy być, możemy zobaczyć, możemy skorzystać, zrobić. Wasze wysokie wibracje też podniosą ten poziom wewnętrzny, czyli poziom samorozwoju, co jest bardzo ważne, bo wtedy pozbywamy się jakkolwiek blokad czy innych tego typu rzeczy. Sprawy, które w tym roku będzie się Wam łatwiej załatwiało, to na pewno jest ogarnięcie przestrzeni finansowej do momentu takiego uspokojenia, to mówię, smok na jajkach siedzi, tak? Czyli upilnowanie swoich wydatków, zakupów, umów, sprzedaży, tego wszystkiego, co jest konkretną materią, a tutaj właśnie w takim dobrym aspekcie się pokazuje. Bardzo dobrze, że w ułatwieniach wyszła dziesiątka buław, bo to jest karta, gdzie możemy podejmować liczne zadania, no a trójka właśnie tymi licznymi zadaniami może się stanowczo charakteryzować. No, kilka srok za ogon. Czasu to może nie będzie, ale z kolei potem konstruktywne konstrukty mogą stanowczo powstawać. Wszelkie sprawy biznesowe, zawodowe, aktywności i realizacji pomysłów też przyjdą w takim dużym ułatwieniu i zadowoleniu. Tutaj możecie, nawet patrzę na sferę zawodową, zakładać własne firmy, starać się o lepsze stanowiska i to wszystko powinno być właśnie konstruktywne i bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o rzeczy, które no gorzej będzie załatwić, bo to nawet nie o to chodzi, że nie wyjdą, ale stoją w przeszkodzie, więc nie w takiej łatwości działania, to są związki i relacje, gdzie pewnego rodzaju niezdecydowanie, na który brzeg rzeczki się udać, może powodować konflikty wewnętrzne. Chce, nie chce, ta inna, ten inny. A z drugiej strony ciężko będzie usiedzieć w spokoju, w stałych związkach. Więc musicie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Osoby w relacjach z ochotą na zmiany, ale nie dlatego, że jest źle, tylko dlatego, że jest ochota. No nie wiem, czy to wyjdzie na dobre, więc zwrócić na to uwagę. A równocześnie osoby, które są, powiedziałabym, samotne, to również ciężko będzie trafić na nową, pozytywną osobę. Nie jest to oczywiście niemożliwe,
ale w takim trudniejszym aspekcie się pokazuje. Sprawy rodzinne mam w bardzo fajnych kartach, dlatego że jest i siła umocnienie własnej pozycji, czyli też docenienie tego, co się robi, brak czepialstwa cioci, a kiedy dzieci, a kiedy stała praca, a kiedy mąż, żona. Wasza pozycja będzie umocniona i będzie właśnie na takiej zasadzie jest jak jest, każdy mnie przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza, nikomu się nie muszę tłumaczyć. Pewnego rodzaju nowe ścieżki, wybory, wspólne plany, one mogą też być realizowane w bardzo ładnym aspekcie. No i właśnie te współprace, wsparcie uzyskane od strony rodziny. Na pewno nie mam tutaj negatywnych informacji ani niczego, co mogłoby być jakieś takie stresujące bądź, no nie wiem, odbierające radość życia. Z kolei sprawy miłosne właśnie lecą w stratach. Dlaczego? Poszukiwanie nowości jest w stratach, czyli właśnie dla osób samotnych nowe znajomości. To nie jest tak, że może nie wejdziecie w jakiś związek, ale to może być tak, że nawet jeżeli w ten związek wejdziecie, to po krótkim czasie okaże się, no jaki jest kuń, każdy widzi, że to nie będzie to, czego poszukujecie. A właśnie przy osobach w stałych relacjach to poszukiwanie nowości, to taka chęć, nie wiem czego, udowodnienia, że jeszcze mogę, jeszcze potrafię, jeszcze się cudze oczy do mnie uśmiechają, a tam partner w domu czy partnerka jest, no to też nie wygląda najcudowniej na świecie. Obierzcie cel, niech ten cel będzie wysokowibracyjny, tak jak tutaj karty wskazują, i wtedy na pewno ten cel zostanie miłośnie osiągnięty. Sprawy zawodowe są w dobrych umowach, sprzedaży, kupnach, podpisywaniu lepszych umów. Nawet możecie czasem dostać więcej, niż się spodziewacie, niż oczekujecie, więc nie umniejszajcie sobie swoich możliwości. To będzie bardzo ważne. Rzetelna praca, rzetelna płaca. To jest czas na zmiany, to jest czas na własne biznesy, to jest czas na samodzielne stanowiska, to jest czas, kiedy możecie się rozwijać i kiedy naprawdę możecie bez strachu zmieniać, bo po pierwsze trójka determinuje do tego, żeby trafiać na cztery łapy, spadać na cztery łapy, a po drugie naprawdę daje taki polot, który dodaje możliwości, szczególnie ładnie widać to w sprawach zawodowych. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe stricte, no to tutaj też bym powiedziała rozwój, rozruch. Znowu własna działalność, tworzenie własnych pieniędzy, własnej społeczności, własnego targetu z bardzo dużą emocjonalnością tego, czego lubimy, czyli i udane zakupy, i udane sprzedaże, i udane możliwości, i wzrost finansowy przy Was jest widoczny, więc myślę, że łatwo to będzie wykorzystać przy tak dobrych, twórczych, energetycznych i pozytywnych kartach. Jeżeli chodzi o sprawy międzyludzkie, no gdzieś te miłosne aspekty się przewijają, ale to wszystko przy kole fortuny, to takie przyszło, poszło, easy come, easy go. Natomiast Wy emanować będziecie i przyjacielskością, i emocjami. Doceniajcie ludzi życzliwych. To też jest takie ważne, że czasem omijamy ludzi, którzy, a oni zawsze będą, oni są nam życzliwi, to oni zawsze będą. No nie do końca tak to wygląda, więc postarajcie się docenić tych, którzy są przy Was, pomimo Waszych wad, dzięki Waszym zaletom, a nie starajcie się na siłę pewnych rzeczy zmieniać. Koło fortuny i tak trochę pozmienia towarzystwo, ale nie w jakichś takich aspektach bardzo silnych i mocnych, jakby bardziej poza Wami. Jeżeli chodzi o sprawy wyjazdowe, to tutaj z życzliwymi osobami, z fajnym towarzystwem, w kierunkach, których się spodziewacie i nie spodziewacie, i Wy będziecie inicjować i inicjowane będą. Ruchu jest dużo, ogarniecie i te rzeczy zawodowe, i te rozruchowe, i wyjazdy. Tutaj trójka determinuje do ciągłego biegu. Właśnie jest wysokowibracyjna, wysoko funkcjonująca i na tą trójkę należy stawiać, bo nawet jeżeli będziecie robić proste rzeczy typu wyjadę, pojadę, grill, nie wiem, rolki, cokolwiek, to potem się okaże, że życie się układa dobrze, bo wy dajecie ten ruch i pewne rzeczy inicjujecie, więc warto będzie w ten sposób działać. No i zobaczymy energetykę. Będziecie mieli tendencję do eksploatacji tej swojej energii, no ale dużo jest do zrobienia.
dużo jest do zrobienia, więc tak to może wyglądać. Więc napełnianie się jak pustego kielicha warto stosować. Natomiast macie tak dużą opiekę z góry i tyle harmonii w tym wszystkim, że myślę, że nie grożą Wam jakieś energetyczne zwisy, podwiesie i inne podczepy, które normalnie mogłyby się przyczepić. Jesteście w trybie walki, sobie mogą tam koło Was gdzieś śmigać, a i tak nie osiągną swojego negatywnego celu. Także ta energetyka jest pokazana dobra. No dobrze, tak to mniej więcej wygląda. Zostawcie po sobie ślad, czyli komentarz, serduszko, tak żebym widziała, że wysłuchaliście. Ja buziakuję, życząc wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w normalnych filmach.